Maniaki, maniaki, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować uchwyty na telefon bądź smartfon różnego typu, żebyście sobie zobaczyli, jak to, co to się z czym je. Dosyć niedrogie, więc oglądajcie. Bomba. Oto pierwszy uchwyt. Cena około 10 zł. Co jest fajnego w tym? To, że telefon praktycznie naprawdę duży. Bardzo szybko i wygodnie możemy sobie go uchwycić. Co najlepsze, może służyć nam nie tylko do tego, bądź na okulary lub latarkę. Więc uchwyt naprawdę godny polecenia. Następny to już powiedziałbym, że taka sakwa, ale naprawdę fajna sprawa. Telefon nam się nie zamoczy podczas jechania w deszcz. Naprawdę produkt Merida. Fajna sprawa. Dobrze przewodzi, więc gorąco polecam. No taka sakwa to już jest cena około 40-50 zł. Dobra, przechodzimy dalej. Następny uchwyt, kolejny, z takiego typu. Fajny, bo trzyma nam telefon ze wszystkich rogów. Naprawdę możemy sobie pewnie telefon przytwierdzić. Powiedziałbym to, że to jest jeden z najlepszych uchwytów pod względem, iż cały telefon mamy w zasięgu, trzyma nam dobrze rogi, więc nie ma możliwości raczej, żeby się urwało coś tutaj, chyba że tam gdzieś przy mocowaniach. Także jeden z najlepszych. No niestety tutaj jedynie nie ma ochrony przed deszczem. Jak widać, telefon jest na wierzchu, ale jest łatwy w obsłudze. Kolejny to jest coś takiego. Zaczepiamy sobie tak telefon, wciskamy go tu i tam z tyłu jest taka wajcha, która dociąga i telefon jest dosyć stabilny. Fajny w tym zestawie jest również, że mamy taką przystawkę również do samochodu, możemy to wykorzystać, więc fajny patent. Koszt takiego to jest około 20 zł. Oczywiście jest też coś takiego, że możemy sobie całość wypinać. O. Także fajny bajer. Ale bym powiedział, że ten uchwyt, jeżeli mamy drogi telefon, to na dołkach, no różnie to może być. Naprawdę to dosyć mocno się trzęsie, więc kto jak zaryzykuje. Dobra, przechodzimy dalej. I ostatni jest coś takiego. Fajny, bo jest wodoszczelny na zasuwaczek. Naprawdę nic tam nam się nie powinno dostać, żadnej wody. Mieści nam się od razu z tyłu. Mamy również takie fajne, że możemy sobie wypiąć go, ale ja go nie wypinam. Dodatkowo ma takie jakby na smycz i dodatkowo możemy sobie go przypiąć do linki w razie, gdyby nam się tu chciało coś urwać. Dodatkowe mamy zabezpieczenie. Fajnie, że producent przewidział takie coś. No więc możecie sobie stwierdzić sami, który jest najlepszy. Ja bym wybrał ten,
bo jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o zabezpieczenie telefonu przed deszczem. Ale no, z tego co wiem, nie jest dobry na każdy telefon, bo nie dobrze przewodzi ta folia, więc to jak woli. Ale niestety nie jest to najlepszy wybór, więc moim faworytem jest ten uchwyt. Oczywiście taka Nokia z aparatem, no niestety ona ma wypustkę, więc telefon z takim czymś już nam się nie zmieści. On tutaj ma ograniczenie grubości, taki telefon, więc większość telefonów wchodzi w niego, więc dobra sprawa, ale wyklucza taką Nokię z aparatem. Więc telefony jakieś takie grubsze, typu, nie wiem, dla budowlańców czy dla kogoś, no nie, niestety jak ktoś ma grubszy telefon, to nie nada się. Więc najlepszym uchwytem powiedziałbym, że jest taki. Oczywiście to dosyć mocno trzyma, ale teoretycznie mogłoby nam się tutaj telefon wywrócić, lecz więc jest dobry, można wsadzić tu latarkę, wsadzić następny telefon. No i z Meridy, fajna sprawa, bo jest sakwa. Więc wybierzcie sami, który uchwyt wam się najlepiej podoba. Hej!